Następnie czwarty rozdział Ewangelii według świętego Jana. Następnie, gdy Jezus dowiedział się, że faryzeusze usłyszeli, iż zyskuje on więcej uczniów i chrzci więcej niż Jan, chociaż sam Jezus nie chrzcił, tylko jego uczniowie, opuścił Judeę, powrócił do Galilei. W drodze do Galilei Jezus musiał przejść przez Samarię. Po drodze mijał samarytańskie miasteczko o nazwie Sychar, położone obok pola, które Jakub przekazał swemu synowi Józefowi. Znajdowała się tam studnia Jakuba. Jezus więc, zmęczony podróżą, usiadł przy tej studni. Było samo południe. I wtedy z Samarii przyszła pewna kobieta. Chciała zaczerpnąć wody. Jezus poprosił: daj mi pić. Bo właśnie jego uczniowie udali się do miasteczka na zakupy. Co się stało? Zapytała kobieta. Ty, Żyd, prosisz mnie, Samarytankę, o wodę? Żydzi bowiem nie otrzymują kontaktów z Samarytanami. Jezus odpowiedział: gdybyś znała dar Boga i wiedziała, kim jest ten, który cię prosi, daj mi pić, sama prosiłabyś go, a on dałby ci wody żywej. Panie, zauważyła kobieta, nie masz nawet czerpaka, studnia jest głęboka. Skąd więc masz tę żywą wodę? Czyżbyś ty był większy od naszego ojca Jakuba, który nam dał tę studnię, sam z niej pił, jego synowie, jego stada? Jezus odpowiedział: każdy, kto pije tę wodę, znów będzie odczuwał pragnienie. Lecz ten, kto się napije mojej wody, nie zazna pragnienia na wieki. Woda, którą ja mu dam, stanie się w nim źródłem wody tryskującej życiem wiecznym. Kobieta poprosiła: Panie, daj mi tej wody, abym już więcej nie czuła pragnienia i nie przychodziła do tej studni. Jezus powiedział do niej: idź, zawołaj swego męża i wróć tutaj. Wówczas kobieta wyznała: nie mam męża. Jezus na to: dobrze mówisz, męża nie masz. Miałaś bowiem 5 mężów, a ten, którego teraz masz, nie jest twoim mężem. Powiedziałaś prawdę. Panie, zauważyła kobieta, widzę, że jesteś prorokiem. Nasi ojcowie na tej górze oddawali cześć Bogu, a wy mówicie, że w Jerozolimie jest miejsce, gdzie należy to czynić. Jezus powiedział: kobieto, wierz mi, nadchodzi godzina, gdy ani na tej górze, ani w Jerozolimie nie będziecie oddawali czci Ojcu. Wy czcicie to, czego nie znacie. My czcimy to, co znamy, bo zbawienie pochodzi od Żydów. Lecz nadchodzi godzina, a właściwie już nadeszła, gdy prawdziwi czciciele będą czcili Ojca w duchu i w prawdzie. Takich właśnie czcicieli Ojciec sobie szuka. Bóg jest duchem. Dlatego ci, którzy Go czczą, powinni to czynić w duchu i w prawdzie. Kobieta powiedziała: wiem, że ma przyjść Mesjasz, to znaczy Chrystus. Gdy On przyjdzie, wszystko nam wyjaśni. Jezus na to: jestem Nim ja, który z tobą rozmawiam. Wtedy przyszli Jego uczniowie i byli zaskoczeni, że rozmawia z kobietą. Żaden jednak nie powiedział: o co pytasz, ani dlaczego z nią rozmawiasz? Kobieta natomiast zostawiła swój dzban, pobiegła do miasta i zaczęła rozpowiadać: chodźcie, zobaczcie człowieka, który mi powiedział o wszystkim, co zrobiłam. Czy to nie jest Chrystus? Wyszli zatem z miasta i ruszyli w jego stronę. Tymczasem uczniowie prosili go: nauczycielu, zjedz coś. On im jednak odpowiedział: ja mam do jedzenia pokarm, którego wy nie znacie. Uczniowie pytali więc siebie nawzajem: czy ktoś mu przyniósł coś do jedzenia? Wtedy Jezus powiedział: moim pokarmem jest wypełnienie woli tego, który mnie posłał, i dokonanie jego dzieła. Czy wy sami nie mówicie: jeszcze 4 miesiące do żniw? Otóż posłuchajcie, podnieście swoje oczy i przyjrzyjcie się polom, już są dojrzałe. Już żniwiarz odbiera zapłatę, zbiera plon na życie wieczne, aby siewca cieszył się razem ze żniwiarzem. Tak właśnie sprawdza się przysłowie: jeden sieje skąpo, drugi żnie, a ja wam... Tak właśnie sprawdza się przysłowie: jeden sieje, a drugi żnie. Ja was posłałem, abyście zrzeli to, nad czym się nie trudziliście. Inni wykonali ciężką pracę, a wy korzystacie z ich trudu. Jezus musiał przechodzić przez Samarię. My jako chrześcijanie za bardzo nie lubimy słowa muszę. Nam wszystko wolno, jesteśmy powołani do wolności. Ale jednak można udowodnić z Bożego Słowa, że Jezus czynił tylko to, co chciał Ojciec. On musiał być w tym, co chciał Ojciec. I jeżeli twoje życie ma przyprowadzać innych ludzi do Bożego Królestwa, to musisz to życie swoje mieć poddane pod
prowadzenie poprzez Bożego Ducha. Jeżeli moje życie nie jest pod wpływem Bożego Ducha, nie jest prowadzone przez Niego, to nie będzie miało wpływu pozytywnego, nie będzie przyczyniało się do zmiany życia, jakie chce dokonać Bóg w życiu tych ludzi. Gdyby Pan Jezus nie był posłuszny Duchowi Świętemu, nie byłoby tej historii, nie byłoby tego spotkania, nie byłoby tego wydarzenia, nie byłoby tego nawrócenia. To się wszystko wydarzyło, bo Jezus musiał być posłuszny temu, co chciał Ojciec i był w tym prowadzony przez Bożego Ducha. Żydzi robili wielki objazd, ażeby nie iść przez Samarię. Jeżeli już szli, bo na przykład ktoś umarł w ciągu 24 godzin, chowano, a tam trzeba byłoby pięciokrotnie nałożyć drogi, gdyby to ominąć, więc już pogrzebaliby, więc jeżeli już szli na pogrzeb, to się nie zatrzymywali. Jezus nie tylko, że tak powiem, poszedł tam, gdzie nie powinien pójść. Jeżeli już Żyd nawet szedł, to się nie wolno było mu zatrzymać. Jezus się zatrzymał, a po trzecie to była przerwa obiadowa. Wszystko było przeciwko, że tak powiem, temu, co zrobił Jezus. Nie zachował pewnych zasad, on to wszystko zmienił. I nawiązuje, i popatrzcie, dzięki temu Duch Święty doprowadza go do miejsca, do osoby, która jest przygotowana, żeby zacząć słyszeć Ewangelię. Duch Święty to wszystko zaaranżował, wyreżyserował. Jakiego biblijnego słowa użył Jezus, żeby rozpocząć konwersację? Czy powiedział teraz, powstańmy, bo zacznę mówić o Panu Bogu? Czy zaśpiewał jakąś pieśń? Co zrobił Jezus, żeby zacząć rozmowę? No. Czyli jaki on był w tej sytuacji? Naturalny, prawda? Jak najbardziej naturalny. Jest gorąc, jest południe, jest studnia, jest wreszcie naczynie, chce mi się pić. Jest osoba, która może tą wodę dostarczyć. Jezus był bardzo naturalny. Zupełnie dwie obce osoby, które nie miały prawa się spotkać, się spotykają. Dwie obce osoby, które nie miały prawa mówić ze sobą, mówią ze sobą. A jednak Duch Święty sprawił, że to wszystko zaczęło być możliwe. I często to jest dla nas problemem, jak zacząć rozmowę. W naturalny sposób, bądź jak najbardziej naturalny. Wykorzystuj sposobności, jakie każdego dnia Pan Bóg daje w rozmowach, w spotkaniach, w reakcjach, w tych konwersacjach, jakie masz z ludźmi i po prostu wchodź w to. Już poprzednio trochę mówiłem o tym, w jaki sposób to niekiedy działo się w moim życiu, ale gdy jesteś skupiony i uważny, jesteś na tym Bożym GPS-ie, jesteś do tego dyspozycji, to od razu ci się czujki zapalą, że to jest moment, to są słowa, od których możesz zacząć. I możesz wejść i wrzucić temat, który dotyczy wieczności. I nie muszę być kimś, kto bez przerwy mówi, nie wiem, słowami jakichś pieśni chrześcijańskich, czy jakimiś bez przerwy rzucam cytatami z Pisma Świętego. Mam być naturalny. Taki był Jezus. Nie zacytował potężnego fragmentu Pisma, który, chociaż mógłby zrobić to bez problemu. Pan Jezus był zdobywcą dusz. Idź za mną, mówi, a sprawię, że zaczniesz łowić ludzi. To są Jego słowa. Warto się zacząć modlić. Panie, Ty to obiecałeś. Ty to obiecałeś. Chcę, żeby zaczęło to być prawdą również w moim życiu. Chcę być kimś, przez kogo będziesz przyprowadzał innych do swojego królestwa. Myślę, że Krzysiek i Małgosia nie mają większej radości, jak oglądanie młodych, zagubionych ludzi, którzy, chociażby ten wspomniany młody człowiek, ja go pamiętam, w gronie około 40 młodych chłopaków, może 35, wstaje i nie wstydzi się tego, że czyta przez paręnaście ostatnich tygodni Ewangelię. I dla takich momentów warto żyć. Nauczyciele, wychowawcy powiedzieli, że tak zaczął się poprawiać, jeśli chodzi o wyniki w nauce, że oni są zadziwieni. Jakie już plany zaczął układać odnośnie szkoły, do której pójdzie. Tylko dlatego, że ktoś przyniósł mu nadzieję. Przyniósł mu wiadomość o Jezusie. I to wszystko zaczął zmieniać.
Jeżeli chcesz, żeby Bóg cię używał, to musisz być otwarty i wchodzić w rozmowę i powiedzieć coś takiego, co praktycznie utkwi gdzieś w człowieku. Jedne słowa wypowiedziane przez Jezusa, daj mi pić. To takie banalne, takie proste, a jednocześnie było czymś, co chwyciło uwagę tej kobiety, ją zainteresowało. Jej reakcja jest pełna zaciekawienia. Często, gdy próbujemy mówić o Panu Bogu, jesteśmy, przykro to powiedzieć, ale jesteśmy nudni. A ludzie mają dość własnej nudy, żeby jeszcze moją i twoją nudę dokładać do swojej nudy, której mają dostatecznie dużo. Taki Jezus nie był. I nie powinniśmy być tacy, gdy zwiastujemy Ewangelię. Mam mówić w sposób, który będzie sprawiał zaciekawienie mojego rozmówcy. Jezus, kolejna rzecz, którą się uczymy od Niego, jeśli chodzi o dzielenie się Ewangelią, Jezus był gotowy do przekraczania granic. Jezus był gotowy do przekraczania granic. Żydzi i Samarytanie z sobą czego nie robią? Nie rozmawiają, nie spotykają się. To granica. My też mamy takie swoje granice. To jest buddysta, to jest, nie wiem, to jest protestant, to jest katolik, to jest ateista. Mamy mnóstwo granic. Z kimś takim nie będę rozmawiał. Bo o czym? Ale co robią granice? Granice nas zamykają. Każda granica nas zamyka. A Jezus tego nie respektował. Mamy taką kolejną granicę. Na przykład jestem młody, to nie będę z jakimś starszym człowiekiem rozmawiał. Starsza osoba mówi sobie, będę rozmawiał z kimś o Panu Bogu, z kimś, kto jest mniej więcej w moim wieku. Nie będę z młodym człowiekiem rozmawiał. Rozumiesz, jakie są już granice? Już mnóstwo kontaktów ograniczasz. Jezus nie respektował tych granic, które go zamykały. Przekraczaj granice. Jeżeli jako młody człowiek zdecydujesz się, by usiąść u jakiejś boku starszej pani w parku, to się bardziej zdziwi, niż usiadłbyś u boku młodej pani w tym parku. I może posłuchasz nawet dość długiej historii jej życia, niekoniecznie ciekawej, ale czasami wystarczy, że powiesz 2-3 słowa. Ona będzie po pierwsze zdziwiona, że ktoś taki poświęcił tyle czasu, żeby posłuchać jej i chce być obok niej, a ty możesz powiedzieć 2-3 zdania, które zwrócą jej uwagę w kierunku Pana Boga. Nie wiemy, czy Jezus otrzymał tę wodę, czy nie, ale gdy kobieta w taki nawet trochę komiczny sposób zareagowała na jego słowa, to ona mówi, daj mi to. Jezus budził jej zainteresowanie. Jezus nie mówił wszystkiego od razu. Najpierw daj mi pić, to już ją zaszokowało. A potem, gdybyś wiedziała, kim ja jestem, albo gdybyś się napiła wody, którą ja ci dam, widzisz, jak powoli budził jej zainteresowanie? Nie powiedział wszystkiego w jednym zdaniu. Dwóch wierzących ludzi leci w samolocie. Jeden z nich jest ewangelistą. I w pewnym momencie do nich, gdy sobie siedzą, podchodzi stewardesa i zaczyna się rozmowa. Ona zadaje im pytanie, a kim panowie są, jeśli chodzi o zawód? W pewnym sensie robimy podobną rzecz jak pani. A, to jesteście pracownikami jakiejś linii lotniczej? Nie do końca. A to znaczy w jakimś biurze turystycznym pracujecie? Prawie pani wcelowała, ale jeszcze nie to. To co robicie? Pracujemy w pewnym transporcie. Transporcie ludzi. I w tym momencie jeden z nich mówi, jestem ewangelistą. Jestem takim stewardem. Pomagam ludziom się przenieść stąd, tam do nieba. Budzili powoli zainteresowanie swojego rozmówcy. Gdy się dowiedziała, że są chrześcijanami, mówi tak, ja też jestem chrześcijanką, ale nie była nowonarodzoną chrześcijanką. Więc zaczęli trochę z nią rozmawiać.
Samolot już podchodził do lądowania, była komenda, żeby usiąść, zapiąć pasy, a ona stała i ciągle była gotowa rozmawiać. A można było inaczej. Można było powiedzieć, pani wie, że moment startu i lądowania to najbardziej niebezpieczne momenty w podróży lotniczej. Nie wiadomo, jak skończy się to lądowanie. Nie ma pani Jezusa, nie wyznała pani grzechów. To niech pani tutaj uklęknie, w tym przejściu jest trochę miejsca. Niech się pani pomodli, zanim wylądujemy. Myśli, że dwóch takich gości by słuchała? Jezus budził zainteresowanie w swoim rozmówcy. I tak mam zwiastować Ewangelię. Tego mam się od Niego uczyć. Tak robił Jezus. Gdybyś tak naprawdę wiedziała, kim ja jestem, no lepiej tak nie mówić o sobie komuś. Jezus mógł to powiedzieć. Bo jak takim tekstem byś pojechał i powiedział prawdę, to może już by cię przestała słuchać. Ale to pokazuje, w jaki sposób Jezus budował tą rozmowę, to zaciekawienie swojego rozmówcy. Gdybyś tak naprawdę wiedziała, kim jestem, to byś mnie prosiła, a ja bym ci dał wody i tę wodę, którą ja bym ci dał, to ona by się stała takim źródłem w tobie, wytryskującym i nie musiała, ona mówi to, ja nie musiałabym tu przychodzić. Tak zainteresował tę kobietę. A o jakiej wodzie mówił tutaj Jezus? O czym on mówił? No myślę, że mówił o życiu, jakie przynosi Duch Święty. Ale zobaczcie, jak uczynił to bez wielkich, patetycznych słów, jakie my używamy w swoim chrześcijańskim języku. Mamy mówić w taki sposób, który będzie zaciekawiał ludzi. Ona do końca nie rozumiała tego, o czym Jezus mówił, ale jedna rzecz była pewna. Ona chciała tego, o czym mówił Jezus. Zgadza się? Ona tego chciała. Chciała to mieć. I w pewnym momencie mówi, daj mi. I wtedy Jezus stał się bardziej konkretny, bardziej bezpośredni. Może się to stać. Dostaniesz tą wodę, ale przyprowadź swojego męża. Przemówił w tym momencie do tej kobiety w sposób bardzo osobisty. Jezus w tym momencie dotknął głównego problemu życia tej kobiety. Jezus nie przeocza i nie patrzy pobłażliwie na problem grzechu w życiu człowieka. On nie mówi tak, jak mówi część chrześcijan, no wiesz, grzech to grzech, no wszyscy jesteśmy grzeszni. No przecież tacy jesteśmy. Przecież nie jesteś najgorszy, jesteś niezły. Przyjdź taki, jaki jesteś i dostaniesz jeszcze do tego, co masz, jeszcze coś lepszego od Pana Boga. I będzie fajnie. Taka Ewangelia często jest dzisiaj opowiadana ludziom. Jezus tak nie robił. On nie mówił, że Jezus cię uszczęśliwi, dodając do tego, co już masz, jeszcze coś dobrego i będziesz jeszcze bardziej szczęśliwa. Nie, tak nie robił. Przyprowadź swojego męża. A ona już żyła którymś z kolei ze swoich mężów, których miała. A ludzie mówią, a co to nie można żyć bez ślubu? A gdzie Pismo Święte mówi o ślubie? Przecież się kochamy. A co Jezus mówi? Miałaś 5 mężów, a ten, którego masz, nie jest twoim mężem. To jest grzech. I Pan dotyka problemu grzechu tej kobiety. To jest ważna kolejna rzecz, której uczymy się od Jezusa. Nie wyłączaj w rozmowie ewangelizacyjnej tematu sprawy grzechu. Nie rób tego. Musimy dotknąć jakby jądra problemu. Jak to zrobić? No musi być objawienie od Bożego Ducha. Musi być jego prowadzenie. Całe to wydarzenie jest pod wpływem Bożego Ducha. I gdy będziesz rozmawiał i będzie to aranżowane przez Bożego Ducha, to
sam nawet nie będziesz miał do końca świadomości, dlaczego pewne rzeczy dotykasz, ale Duch Święty będzie wiedział i ta osoba będzie wiedziała i będzie zaskoczona. Dlaczego on o tym mówi? Skąd on o tym wie? I to są najlepsze nawrócenia, które dzieją się pod wpływem działania Ducha Świętego, a nie pod wpływem twojego i mojego gadulstwa. Ale pod wpływem tego, że Duch Święty dociera z prawdą do serca człowieka i w ten czas wypowiadasz słowa, które chwytają człowieka w samym sercu. I teraz dochodzimy do niebezpiecznego momentu w rozmowie ewangelizacyjnej. Przepraszam, była to, że tak powiem, sprawa, czy moment rozmowy religijnej. Dotąd to był człowiek, który ją interesował. Teraz zwraca uwagę, że to chyba jest prorok, bo coś takiego o mnie wie, czego nie powinien wiedzieć, ale nie doszła jeszcze do poznania, że to jest Chrystus, Boży Syn. A ty jesteś prorokiem, Żydem, a ja jestem Samarytanką. Wy macie swoją religię, a my, Samarytanie, mamy swoją religię. Wy macie tam to miejsce, w którym się modlicie w Jerozolimie, a my tutaj na górze Garizim, prawda? I to jest bardzo niebezpieczny moment w czasie rozmowy ewangelizacyjnej i unikaj tego, tak zwanej rozmowy o religii. I bardzo często tutaj przegrywamy tą często naszą historię dzielenia się z kimś innym Ewangelią, bo zaczynamy mówić na temat religii. Kobieta powiada, no ja mam swój kościół. Była świadoma posiadania własnego kościoła. Ludzie zwykle wiedzą coś na temat kościoła. Ona była jeszcze dużo bardziej elokwentna od wielu współczesnych ludzi, bo ona jeszcze wiedziała, że są inne kościoły, prawda? Ona wiedziała na temat swojej religii, innej religii. I my często robimy tu błąd. Zaczynamy rozmawiać na temat tego, tamtego, jeszcze tamtego innego kościoła. To jest ten kościół, tu twój chodzi, no tyle lat już trwa, ale wiesz, tam czczą ludzi. To niewłaściwy kościół. Pismo nie ma właściwego miejsca. Tak jak w naszym kościele. I co się staje tematem rozmowy? Różnice między kościołami. Tak robił Jezus? Zaczął rozmawiać o wyższości religii żydowskiej nad wierzeniami Samarytan? Zrobił tak Jezus? Gdy zaczynamy w ten sposób rozmawiać, to ludzie mają tą odrobinę tylko tej swojej religijności, a ty przychodzisz i chcesz tą odrobinę religijności od nich zabrać. A oni tego nie puszczą, bo oni już nic innego nie mają. Jezus tak nie robił. Jezus tak nie robił. Pan Jezus powiedział, przychodzi czas, że ani na tej górze, o której mówiła ta kobieta, ani nawet w Jerozolimie nie będzie się chwalić Boga. Jezus mówi bardzo ważną rzecz. Bo najważniejszą rzeczą nie jest to, gdzie chwalisz Boga, ale jak to robisz. Jakich ojciec czcicieli szuka? Którzy go czczą we właściwym miejscu? Nie, którzy go czczą w duchu i w prawdzie. Bo najważniejsze jest nie to gdzie, ale jak. I dobrze rozpoczęta rozmowa ewangelizacyjna może tutaj się załamać, bo zaczynamy dyskusję na temat różnic między kościołami. Być może po nawróceniu jest czas i miejsce, żeby o tym porozmawiać, ale nie w tym momencie, gdy dzielisz się kimś z kimś Ewangelią, dobrą nowiną. Pokaż człowiekowi Jezusa na tyle, ile tylko potrafisz. Pokaż mu to, że potrzebuje Jezusa. I powiedz mu o tym, że jedyny sposób, w jaki oddać można mu chwałę, to w duchu i w prawdzie. Tego człowiek potrzebuje. I gdy człowiek dostanie, pokocha Jezusa,
to sam puści i odda wszystko to, co jest dużo, ma mniejszą wartość od niego i nie będziesz musiał mu niczego zabierać. Jezus to zrobi. Kiedy kobieta trochę napiła się tej wody, o której mówił Jezus, stała się świadkiem, zostawia dzban, zapomina o tym, po co przyszła, bo po co przyszła? No po wodę. Zostawia ten dzban, biegnie do miasta i ma tylko jedno zainteresowanie. Ludzie, chodźcie, znalazłam go. Wiecie, ludzie, którzy dopiero co przyszli do Jezusa, oni są najlepszymi ewangelistami. Oni przyprowadzają najwięcej innych ludzi do Pana Jezusa. Są nim podekscytowani, oni go kochają i chcą się podzielić tym, czego doznali. Ona była napełniona entuzjazmem. A uczniowie? Kto był w tym mieście? No 12 apostołów. Ilu przyprowadzili do Jezusa? No nikogo. A kobieta? Całe miasto. Uczniowie stoją i niczego nie kapują. 29 werset. Chodźcie, zobaczcie człowieka, który mi powiedział o wszystkim, co zrobiłam. Czy to nie jest Chrystus? Wyszli zatem z miasta i ruszyli w jego stronę. Najpierw spotkała człowieka, później rozpoznała w nim proroka, później uświadomiła sobie, że jest to Mesjasz. A uczniowie? Jezus mówi w 31 i 34 wersecie ciekawe słowa. Tymczasem uczniowie prosili go: nauczycielu, zjedz coś. On im jednak odpowiedział: ja mam do jedzenia pokarm, którego wy nie znacie. Uczniowie pytali więc siebie nawzajem, czy ktoś mu przyniósł coś do jedzenia? Wtedy Jezus powiedział: moim pokarmem jest wypełnianie woli tego, który mnie posłał i dokonanie jego dzieła. Uczniowie to byli dobrzy uczniowie. Oni nie tylko sami się poszli tam najeść, ale przynieśli coś dla Pana Jezusa. Nie wiem, jakieś, może pizzę, może Coca-Cola, nie wiem, co mu tam przynieśli. To byli dobrzy uczniowie, pomyśleli o mistrzu. I już go chcą poczęstować, a on mówi: nie, ja już coś zjadłem. I afera powstaje. Czyżby od tej Samarytanki wziął to jedzenie? O co tu chodzi? Tak naprawdę ona nic mu nie dała, to Pan Jezus jej dał. Ale jednak ojciec mówi, Jezus mówi, że on ma pewien pokarm. I co jest tym pokarmem Jezusa, który zjadł? Czynienie woli Ojca. Co jest tak ważnego dla mnie i dla ciebie, że możemy zrezygnować z jedzenia? Dla Jezusa czynienie tego, co chciał Ojciec, było ważniejsze od tego, żeby zjeść, żeby mieć na to czas. Gdy to się działo w jego życiu, gdy człowiek przychodził do Boga, znajdował go, to on nie potrzebował jeść. Taki był Jezus. My mamy się uczyć od Jezusa, a nie od uczniów. Jest to bardzo ważne, abyśmy poddali się i weszli do tego jarzma, w którym z drugiej strony idzie Jezus. Wcześniej mówiliśmy o tym jarzmie, prawda? Że to jest takie urządzenie dla dwóch zwierząt. Jezus mówi: bierzcie na siebie moje jarzmo. I ten czwarty rozdział Ewangelii Jana jest taką przestrzenią, gdzie możesz odbyć wspólną podróż z Jezusem, ucząc się od Niego, jak dzielić się Ewangelią. Zrobił to w doskonały sposób. Ale możesz to robić, gdy jesteś wprzęgnięty w Jego jarzmo. W ten czas jesteś blisko Niego i możesz się uczyć.
To jest bardzo ważne, byśmy poddali się i weszli do jarzma razem z Nim. Abyśmy rozpoznali, co jest najważniejsze dla Niego. Co jest główną pracą, zainteresowaniem Jezusa. Dzisiaj, jeżeli jesteś kimś trochę tam ważniejszym, to masz taką kartę wizytową, wizytówkę, biznesową kartę. I co na takiej karcie zwykle jest napisane? Od czego się zaczyna taka wizytówka? Od tytułów, tak? Potem jest imię, nazwisko i co dalej jest na takiej wizytówce zwykle? Nie słyszę? Kontakt, ale coś jeszcze, specjalność jest, prawda, podana. Jakbyśmy mieli na przykład zrobić taką wizytówkę dla Jezusa, to co byśmy tam umieścili? Jakie tytuły mielibyście, że tak powiem, na propozycję dla Jezusa? Jak się powinna, co tam powinno się znaleźć na tej karcie wizytowej? Nie wiem, król królów, pan panów, książę pokoju, tak? A wiecie, że jest taka karta wizytowa Jezusa? To jest Ewangelia Łukasza, 19 rozdział, 10 werset. Cytuję. Wszystko masz. Tytuł i specjalność, główne zajęcie. Syn człowieczy przyszedł, aby szukać i zbawić to, co zginęło. To jest wizytówka Jezusa. To jest biznes Jezusa. Przyszedł, żeby szukać i zbawić to, co zginęło. Dobry tekst na wizytówkę. Wszystko jest napisane. Co robisz, kim jesteś? I w tym celu żył. W tym celu się urodził. I w tym celu umarł. I w tym celu zmartwychwstał. To jest treść Jego misji, Jego życia. Syn człowieczy. Przyszedł, aby szukać i zbawić to, co zginęło. Czy taka wizytówka, czy coś takiego można napisać o moim życiu i to będzie reprezentatywne dla tego, co się dzieje w moim życiu? Dla tego, kim jestem? Jesteś Jego córką, jesteś Jego synem, jesteś Jego uczniem, jesteś chrześcijaninem, czyli tak pogardliwie na początku małym Chrystusem. I czy te słowa, Heniek, żyje po to, żeby szukać i zbawić, przynieść Ewangelię o zbawieniu tym, którzy zginęli. I teraz wstaw siebie, swoje imię. Czy to opisuje w sposób najlepszy to, co się dzieje w twoim życiu? No to jest główny biznes Jezusa. A ja jestem Jego uczniem, Jego naśladowcą. Czyli to, co jest najważniejsze dla Niego, ma być najważniejsze dla mnie. Czy tak się dzieje? On jest mistrzem, jesteśmy uczniami. Dlaczego jest o nim napisane, że musiał szukać to, co zginęło? Bo wszyscy byli znalezieni, tylko jeden był taki, który się zgubił? Dlaczego Jezus musiał szukać? Dlaczego? Był taki chyba Demostenes, się nazywał Grek. Robił takie nietuzinkowe rzeczy i pewnego dnia, w ciągu dnia zapalił sobie taką lampę przenośną, szedł z tą lampą, wyszedł na agorę, na taki rynek grecki, gdzieś tam w centrum miasta i podchodził do mijanych ludzi i tak przyświecał im tą lampą w ciągu dnia twarz. I tak od jednego do drugiego chodził i pytają go, co ty robisz? A mówi, szukam człowieka. Syn człowieczy przyszedł, aby szukać
i zbawić tych, którzy wiedzą, że się zgubili. Musiał ich znaleźć. Musiał do nich przyjść. Dlatego szukał takich, którzy wiedzieli, że są zgubieni. Czasami opuszczał potężny tłum, a czasami 80 kilometrów szedł i odmówił gościny w setkach domów, w których byli gotowi go przyjąć, żeby znaleźć się w domu jednego człowieka, który siedział na drzewie. I dlatego jednego przyszedł. Bo widział jego serce, wiedział, że on się zgubił. A on przyszedł po tych, którzy wiedzą, że się zgubili. Zostawił całe miasto. Dla tego jednego, którego znalazł. Syn Człowieczy przyszedł, aby szukać i zbawić to, co zginęło. To jest biznes mojego Pana. Czy to jest mój biznes? Czy to jest twój biznes? Syn Człowieczy nie przyszedł po to, żeby mu służono. Przyszedł po to, żeby służyć. Powstańmy, będziemy się modlili. Za chwilę w tym czasie modlitwy. Jeżeli usłyszałeś coś więcej niż moje słowa, porozmawiaj z Panem Bogiem. Jeżeli chcesz, żeby coś zmienił w tobie odnośnie dzielenia się Ewangelią, odnośnie miłości, nie będziesz szukał, jeżeli nie będziesz kochał. Nie będziesz szukał tylko dlatego, że Jezus to robił. Ale może powinieneś się modlić, Panie, zmień moje serce, tak żeby kochało tak jak Twoje. Panie, daj mi takie oczy, które będą potrafiły patrzeć jak Twoje oczy, które potrafią znaleźć kogoś, kto jest zgubiony. Panie, daj mi uszy, które będą potrafiły słyszeć płacz drugiego człowieka. Boże, daj mi coś z tego Twojego serca. Chcę kochać ludzi. Jak będziesz kochał Jezusa, to będziesz kochał ludzi. Módlmy się.